Hej, cześć, siemanko, z tej strony Ruler, a to jest pierwszy odcineczek z GTA 5 Online, dokładnie. Gramy sobie dzisiaj w Grand Theft Auto Online. No i co, pokażę wam wszystko, ale na początku pytanie, czy chcecie serię z fabuły, czekajcie, odbiorę te synony. Hey, you like my new car? I have an opportunity you may be interested in. I have a list of vehicles that my contacts would like to get a hold of. You find the cars and bring them to me at the docks, and I will make it worth your while. I'll text you the details. No, na samo pytanie chciałem wam się zapytać, czy chcecie fabułę z Grand Theft Auto 5. Chodzi mi o tą taką, wiecie, zwykłą. Oczywiście samą fabułę bez misji pobocznych, czyli tych znaków zapytania i tak dalej. No bo u mnie fabuły po prostu nie było, ale też możecie ją zobaczyć w innych tych, więc no, online na pewno będzie. Ale no, nie wiem, czy chcecie fabułę, czy nie, bo jak fabułę, no to okej, też mogę to nagrywać, no, jak w ramach takiej nowej serii. A GTA Online też jest spoko, to jest moja postać. Cicho bądź ty. Morda. No, idź stąd. Kurde, już mnie w nerwie. Pokażę wam może auto. Moją. Bo ja miałem ten kod na milion dolarów w grze. Miałem milion, znaczy miałem 500 tysięcy w fabule, 500 online. No i kupiłem sobie takie auto, je przemalowałem na żółto, czarne. Według mnie takie nawet sportowe się fajnie prezentuje. Z takim spoilerem. No i myślę, że jest spoko, tak. Teraz sobie wyjdziemy do mojego mieszkania. No i zaraz wam wszystko pokażę. Mam chyba 8 level bodajże. Zobaczymy w każdym razie. No i co? To jest moje mieszkanie, znaczy się. Telewizor, jeszcze jest choinka. Co prawda jest już po świętach, bo jest 29, jak to nagrywam, ale zawsze choinka jeszcze stoi. U mnie w domu też stoi. No i tutaj, jak widzicie, mamy kuchnię, whisky, nie, do nachlania się, jadalnia, radyjko, wszystko jest fajnie tutaj ogółem. Szybko sobie pójdziemy do mojej sypialni, oczywiście do jakiejś damskiej fantałaszki. I mamy łazienkę. Łazienka może jakaś fajna, specjalnie nie jest, ale myślę, że może taki standard. Prysznic, umywalka, wszystko jak na jedną osobę przystało. No i można się tutaj przebierać i tak dalej. Więc myślę, że domek jest nawet spoko, bo leży chyba w Winewood, czy jakoś tak, nie wiem, może się mylę, nie jestem pewien. W takim razie wyjdziemy sobie z mieszkania, gdy pokazałem wam moje nieruchomości. No i co? Lecimy może jakiś obrabować sklepik, albo pozabijać się z ludźmi. Może tam... Wiem, że ten sklep już obrabowałem, ale wiecie, to jest mój ulubiony sklep do rabowania. Nie wiem czemu, ale no może dlatego, że jest blisko mnie. Co ty, ziomuś, robisz? Pa, jak ją bije. Pa, jak ją zbije, nie? Okej, zabiliśmy ją. Klaudia. No sorry, Klaudia, ale no... To jest mój sklep. Zabieramy forsę szybciutko. Jak widzicie, ranga rośnie. A już mam 9 level. To jest niedługo 10. A, to spoko. Myślałem, że dopiero będę wbijał 9. O, oh fuck, minus. Fuck. Jak się osadzili? W ogóle ostatnio miałem 4 gwiazdki za obrabowanie sklepu, a zazwyczaj są 2. Co mnie z lekcze troszeczkę zdziwiło. Ale no nic, nie. Tam są gliny. Może pojedziemy na jakiś wyścig. Fajnie by było. Zobaczymy, co nam w ogóle dali za zaproszenie do nametowania od Geralda. Jakaś jeszcze misja była dla Simeona chyba. Gdzie one są? Rzutki, wyścig lądowy, wyścig powietrzny, wyścig wodny, zdobywanie. Ale co zdobywanie? A co? Aha, takie rzeczy. Ammunition ze strzelnicą, atak w wysokim miasteczku. Beaker's Garage. Okej. Deathmatch, drużynowy deathmatch, fryzjer, golf, ostatnia drużyna wygrywa. Misja. Może na misję sobie pojedziemy, co? Jak myślicie? Pojedziemy sobie chyba na
to... Nie wiem, ja sobie pojadę na tą misję. I może coś... O, widzę, że tutaj... Ludzie się bawią z policją. A, fuck, mnie też zabili. No, no dobra. Ale na mnie Klaudia zabiłem. Dostajesz 2000. Ale za co 2000 dostałem? Twój stan psychiczny się pogarsza. Nieważne, że się pogarsza, ważne, że jest level. Okej, kradniemy sobie to autko. Myślę, że możemy latać. No, kasa już. Szybko, kasa. No dawaj tą kasę, szybko. No. A mówił, że nie może szybciej, nie? Skubaniec. Właśnie to, tak można zdobyć szybko level. Ja pierwszy level może w 2 minuty czy ten zgarnąłem, więc powiem wam, że to drugi level można czy tam pierwszy nawet bardzo szybko zgarnąć. Bo w ogóle ja miałem jechać na misję, a troszeczkę guzik z tego wyszło. Nie wiem o co kaman. Zaś ktoś, kurde, ma włączoną kamerę i do niego muszę pisać, żeby wyłączył mikrofon. Boże, jak ja tych niubaję, dobra. Wyślemy do niego wiadomość, kontakty. Wyślij wiadomość. Mikro. Kurde, nie wytrzymał z nim, nie? Off. PLS. Będzie spokój? Ale na wszelki wypadek mu wyślamy. Żeby nie było tutaj żadnego tego. To wstaje, no wstawaj, ziom. I jadymy na jakiś wyścig. Fajnie by było, jakby nam się trafił wyścig z super samochodami, bo byłoby super ancko. No i co? Ja myślę, że dojadę na miejsce i tyle. Ja sobie wybiorę Zentorno i weźmiemy sobie może, nie wiem, taki jasny fiolet, bo on jest bardzo fajny i podoba mi się. O, taki toast zwycięstwa, potwierdź, kontynuuj. No niby, nie, prześlibuj buziaka, o, no dokładnie. I gotowy do gry. I będziemy się z nim ścigać. On też sobie wziął Zentorno, więc myślę, że jest spoko. 3, 2, 1 i lecimy. Okej, okrążenie, 2 okrążenia już. No nieźle. Aż nieźle. Zobaczymy, jak tutaj ziomuś sobie już poradzi. Sorry, nie chciałam. Tak, teraz mi źle pójdzie, nie? Na bank. Wejdziemy sobie może z pierwszej osoby, albo nie wiem, zobaczymy. Czemu on nie ma takich driftów? Lol. Zabiłem parę osób, ale to nic, to nic. Okej, jedziemy. Okej, dobra. Cały czas możemy jeszcze to wygrać. Cały czas możemy to wygrać. Szkoda, że tylko jesteśmy tam. My sami. Mamy nic. To jak widzicie, ziomuś też ma Zentorno. Zentorno jest chyba najlepsze. Ader jest chyba najdroższy, a Zentorno chyba statystykami pobija. Jak te... kurde. Mylę już się powoli, ale... Ale cóż, pobija Adera w statystykach, to chciałem powiedzieć. Nawet, że się pobijamy obok tej, jak ten kolega, trzeba przycisnąć trochę gazu, bo inaczej tego nie wygramy. Okej, piękny drift, drifting. Widzieliście, zaraz zdobyliśmy RP trochę, czyli punkty doświadczenia.
Jesteśmy na pierwszej position. Okej, tutaj trzeba troszeczkę wyluzować. Jak widzicie, ten ziomek jeszcze spadł. Ja tutaj, no mnie to właśnie trochę zarzuca. To chyba, nie wiem dlaczego. Ale masakra. Będzie bekowy odcinek. Albo słabo, ale no to się zobaczy. W każdym bądź razie. Okej. No ten ziomek jest teraz bardzo daleko ode mnie, więc ma małe prawdopodobieństwo, że wygra. Ale no wiadomo, że wszystko może się wydarzyć. Okej, jedziemy. Mam nadzieję, że tylko wytrzyma i nie zrajdżuje. Rekord świata pobiłem. No nieźle. A nie, nie pobiłem, ale raz na jednym wyścigu pobiłem rekord i tyle RP za to dostałem, że chyba mi półtorej z właśnie chyba z 7 na 8 level mi przyszło i jeszcze połowa, więc powiem wam, że bardzo dużo tego RP przyszło i oczywiście punkty JP, no. Tylko jakby mi ktoś jeszcze mógł wytłumaczyć, co to są te punkty JP, bym był wdzięczny, bo nie mam pojęcia, co są punkty JP. Bo jest RP do levela i nie wiem dlaczego jest JP. W tym pomarańczowym kółku. Dostaniemy dużo kasy chyba za wygraną. Ale jako, że jestem tylko ja i on, więc dostanę na pewno mniej. W ogóle jak gracie takim wyścigiem terenowym, to bierzcie biftę albo ten taki mały samochodzie jakby, albo bierzcie motor Sanchez, bo jak weźmiecie Monster Trucka, to później będziecie się tylko wkurzać. Bo na przykład ludzie brali sobie Monster Trucki, ale mnie teraz zarzuciło. Brali sobie ludzie Monster Trucki i wyobraźcie sobie, że później tak się wnerwiali, że nie mogą nas dogonić, że po prostu tarasowali drogi i musiałeś przejechać, albo jechali pod prąd, żeby cię na przykład z motoru wywalić, albo żebyś zginął, nie? W tym samochodzie z uderzeniem, nie? I to takie trochę mobskie, takie głupie było, no ale cóż, no. I później na drugi raz każdy brał bifta albo właśnie motory, bo one są szybkie, nie? To właśnie, bo sama nazwa zmyla, nie? Że niby terenowy, a jednak ten. Okej, jedziemy. No i prawdopodobnie, wygraliśmy ten wyścig, więc, no, ale to jeszcze zobaczymy, bo on już jest tutaj na zakręcie, więc nieźle nas dogonił, szczerze mówiąc. Aż nieźle nas dogonił. No może dlatego, że ja tak troszeczkę popuściłem. I to zrozumiałam, popuściłem mu, bo tak teraz gadam z wami swobodnie. No i okej, no ja wygrałem. Kończę na pierwszym miejscu, więc spoko. Kończysz pierwszy, zobaczymy. 4 minuty 56 sekund i 15 punktów JP. Aż 5000 i 835 RP, więc nieźle. Bardzo mi się to podoba. Okej. Wygraliśmy jeden wyścig, więc myślę, że jak najbardziej gra dobra. Ale on miał trzeci level, więc no. Nie mógł się za bardzo spodziewać. On i tak dostał 3000 za to. Szacunek na dzielni jest, nie? Hej. Siema, ziom. A to ty mnie chciałeś wtedy z pistolecikiem? Wyskakuj z kasy już. Fuck, zastrzeliłem go. No to lupa. No ale sami sobie weźmiemy przynajmniej kasę. Będziemy mieli pewność, że wzięliśmy wszystko. Ile bierzemy? 1000 monet! Znaczy już za 1000 tego kasy tylko. Ale będzie nas więcej osób ścigało, ponieważ no zabiliśmy już tego sprzedawcę. Ale on mnie chciał wcześniej zabić, więc no odegraliśmy się, szczerze mówiąc. I tutaj jest właśnie wjazd. Nie, albo tutaj, albo nie. Chyba tutaj, dokładnie tutaj. Dokładnie tutaj jest wjazd i tutaj prawdopodobnie już 3 razy tak jechałem. Trzeba normalnie zrobić tak. I wtedy oni nie słyszą ani nic. I wtedy jak wszystko wyłączymy, siedzimy cicho, to helikopter nas nie widzi i oni nie dostają jakby sygnału. Przynajmniej ja tak mam. Że nie widzą, chyba. Albo jak tutaj
chyba jadę tu? Nie wiem. Zobaczymy w każdym razie. Helikopter też tutaj leci. Najwyżej mi uciekniemy, albo się poszczelamy, nie? Szczerze mówiąc. Ale za to, że będziemy... Że im, o, widzicie? IRP poszło. Brakuje nam tylko 400 RP, żeby mieć 10 level. Więc fajnie by było go jeszcze... Fuck. Okej, udało nam się. Okej, więc no tutaj moje autko troszeczkę ucierpiało. Never mind. Drzwi też, ale no okej. Więc ziomeczki, jeśli wam się odcinaczek z Grand Theft Auto Online podobał, zostawcie łapkę w górę. Tymczasem ja się z wami żegnam. Na razie i cześć! Na razie!